Cześć, siemano ludziska, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was w Farming Simulator 2017 i nareszcie witam was na Borusiowo V7. Wreszcie odpalamy sobie serię od Bizona do Lexiona i lecimy teraz po grubości. Jak widzicie już na swoim ekranie małe zmiany, zaraz wam wszystko opowiem, bo troszeczkę zmian zaszło, troszeczkę się pozmieniało, ale mam nadzieję, że najlepsze i teraz ta seria będzie jeszcze lepiej przez was odbierana i oglądana, dlatego test bez owijania bawełny. Nie wiem, czy dzisiaj popracujemy w polu, czy też nie. Przedstawię wam wszystko, jak ta seria mniej więcej będzie wyglądała, co się będzie w tej serii działo, i w ogóle. Jak pamiętacie, skończyliśmy sobie na bilansie 25 tysięcy euro. A mieliśmy Ursusa. Oczywiście Ursus poszedł na sprzedanie. Dostałem za niego około 25 tysięcy polskich złotych. To tam wychodzi 6 tysięcy z kawałkiem w euro. Sprzedałem go, wziąłem kredyt, ponieważ brałem nowego MF-a. Wziąłem tego MF-a, ponieważ no, jest w oryginalnych maszynkach, ale też właśnie takiego miałem na testy, jak pamiętacie, bardzo podobnego, więc pomyślałem, że ten MF zostanie, ponieważ był przez was tak prawie, że najlepiej odebrany ze wszystkich maszyn, więc MF pozostał. Do tego oczywiście w magazynach mamy tam 36 tysięcy pszenicy i jęczmienia 30 ton, albo jakoś tak na odwrót. Wiem, że to pozostało tak jak było, bo poprzenosiłem. Jeśli chodzi o nowe budynki, także no nie było u nas prawie sezon, więc postanowiłem troszeczkę zainwestować i postawiliśmy tutaj sobie oto taki piękny, że tak powiem, warsztat, w którym będziemy mogli sobie właśnie zmieniać oponki, te wszystkie nasze najpotrzebniejsze sprawy. Oczywiście kanał posiadamy, aby wymienić tutaj oleje czy też opony nam w naszym MF-ie do oprysków. Wszystko widzicie w garażu poukładane, bardzo ładnie, porządeczek musi być. Także na serii singla będziemy mogli się tu bawić w te przenoszenie różnych elementów. Oczywiście wszystko pozostało tutaj, jak widzicie. Mamy tylko jedną szczepkę z racji tego, że tą drugą metal fach mam u mechanika. Wymiana tam kilku rzeczy, więc na najbliższych odcinkach na żniwa już na pewno będzie. Mam nadzieję, że już na następny odcinek też będzie. Na pewno wam się pomysł mój spodoba. Tutaj oczywiście wózek z headerem naszym, osprzęt do tura. Oczywiście opryskiwacz pozostał. Dziękuję w ogóle wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc do tej serii. Dziękuję w pierwszej kolejności oczywiście rolnikowi za to, że przeniósł Borusiowo i udostępnił mi je właśnie do grania. Dziękuję też Arkowi, który przerobił mi właśnie New Hollanda, do którego zaraz pójdziemy, i pomógł mi tutaj przy modyfikacjach. No i dziękuję też Reversowi za przerobienie właśnie opryskiwacza. Tutaj agregacik postanowiłem, że wezmę taki, jak mamy na Odzera do Farmera, i przerobię go właśnie na takie teksturki. Myślę, że bardzo fajnie wygląda i jak na razie może pozostać. Oczywiście zmiany będą już niebawem, tylko musimy mieć kasę, no i spłacić ten kredyt. Oczywiście rozsiewać Amazonki tak, jaki mieliśmy. No i możemy podążać sobie w stronę właśnie tych największych zmian. Tutaj oczywiście pług oraz gruber pług pewnie niedługo zostanie sprzedany, ponieważ będziemy naszego New Hollanda, że tak powiem, chipować. No i tutaj New Holland, który Arek właśnie przerobił, on będzie ciągle przerabiany, bo to na razie beta. Dostałem go, żebym już mógł wreszcie ruszyć z tą serią, bo jak wiecie, miałem zacząć praktycznie kilka dni temu, ale cały czas pracowałem nad tą mapką. Chciałem, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, żeby wiecie, później nie zmieniać po połowie odcinka czy coś w tym stylu. Także New Holland 1100 kilo na przodzie. Nie chciałem już tej Amazonki już przerabiać, dlatego też wzięliśmy sobie tego Pottingera, też naprawdę bardzo fajnie wygląda. Gabarytowo i wszystko to praktycznie to samo, co ta nasza Amazonka, którą mieliśmy, także nie będzie różnicy. Oczywiście na ten sezon mamy wszystko bardzo fajnie poustawiane, także no teraz będziemy korzystać jak najwięcej z tych naszych standardów farminga, że tak powiem, jeśli chodzi o napełnianie, o świnie, o to wszystko będziemy dbać. Także już tutaj mamy wszystko ładnie przywiezione, właśnie ta nasza hala wreszcie do czegoś się przyda, tak, bo te wszystkie statyczne rzeczy, jakie zawsze były, to nie fajnie to wyglądało. Oczywiście ten wał, który kupowałem, no chyba to on był kupiony w ostatnim odcinku z FSA 15, więc ktoś jak nie oglądał, to zapraszam. Wymieniliśmy sobie naszą prasę z klasa Rolanda 250 na właśnie Kuna VB. Myślę, że też dobra sprawa. No i oczywiście całe szczęście, że mamy kombajcynka, także tutaj jest super sprawa z tym.
Tutaj oczywiście nasze opryski, mamy napełnianie też z hydrantu wody. No i chyba najważniejsze ze wszystkich spraw, postanowiłem, że wymieniamy właśnie kurnik za chlew. W ostatnim czasie no pobawiłem się troszeczkę z tym modelowaniem tego jako tako. Powiem wam, w 95% jestem zadowolony, bo jeszcze nie znam się tak dobrze na modelowaniu, na tym wszystkim, ale już na własne potrzeby jako tako potrafię coś zrobić. I udało nam się zrobić właśnie oto taki chlew. Myślę, że fajna sprawa, bo wreszcie będziemy mogli pobawić się naprawdę ze zwierzętami, nie tak jak wpisywać sobie właśnie w te tablice po prawej stronie, które miałem. Teraz mam na początek 10 świń, woda, wszystko, także naprawdę będzie fajna, fajna zabawa z tym. Oczywiście obornik jest, tutaj cały silos na obornik, z drugiej strony jest na gnojowice. Już wam idę w środeczku pokazać. Jeszcze teraz najważniejsza sprawa jest taka, ponieważ mam ruszta zrobione. Ruszta są, ale ponieważ z racji tego, że jest płyta obornikowa, a no na rusztach się nie ścieli, więc nie wiedziałem co zrobić i troszeczkę teraz lipnie by to wyglądało, skoro są ruszta, można im ścielić i pojawia się obornik. No troszeczkę jest to nierealne i teraz jest pytanie do was, no co ja mam zrobić? No te ruszta są, w każdej chwili ja wam mogę je pokazać, wystarczy, że tą płytę obornikową zdejmę, stąd one są pod spodem. Ale wiem, że wtedy nie będzie to aż tak bardzo realnie wyglądało. Kurde, Grażyna się powiesiła chyba. No dobra, trudno. Także no piszcie co mam robić, no bo mówię, no troszeczkę dziwnie, no ale sielić będę musiał, tak? Tak czy tak będę, ponieważ no muszą mieć słomę, abym mógł mieć obornik. Dlatego też czekam na wasze komentarze. Nie postanowiła, że jednak pozostanie chyba. Więc mówię, na początek 10 świnek, tutaj oczywiście do załadunku, przyczepę sobie w najbliższym czasie na pewno kupimy, tak na razie no nie mam pieniążków na to. Wcześniej miałem beczkową z hojnie chyba, więc postanowiłem tutaj wymienić na tego Marshalla. Joskinka oczywiście do wody i też super, że rewers, jeśli się nie mylę, przerobi właśnie tego tytana, którego właśnie miałem. Także całe szczęście, że te wszystkie nasze maszynki pozostały. No na razie, jak widzicie, nasza suszarnia jest, jeszcze w pełni nie jest gotowa do FSO17, dlatego też na razie po prostu model pozostał. I tak na razie pozostanie też. Oczywiście silosy, bin. I teraz tak, jeśli chodzi o wydanie mapy, tego wam nie powiem w tym odcinku, ponieważ sam na razie nie wiem. Wiem, że jeszcze tutaj rolnik przerabia kilkanaście rzeczy do niej, więc myślę, że warto wejść do niego na fanpage i polajkować. Będziecie link mieli sobie w opisie. Wiecie co, my tu będziemy prawdopodobnie wozić nawozy w dzisiejszym odcinku, bo nic innego niestety nie mamy do pracy. To ja sobie wyjadę tylko naszym New Hollandem, więc link będziecie mieli do niego w opisie. Ja was bardzo, ale to bardzo serdecznie do niego zapraszam. Jak na pewno mapka będzie wychodzić, tak? Także nie musicie się o to martwić. Tylko mówię, no potrzebujemy czasu, żeby już wszystko było zrobione, ponieważ no na tej mapie mam misję, tak? To jest chyba jedna z też wielu bardzo ważnych spraw, ponieważ od czasu do czasu, żeby zarobić kasę, będziemy sobie wykonywać misje. Nie będzie to często, żeby ta seria nie straciła, wiecie, tego klimatu, tak, że tylko opiera się na misjach i zdobywamy sobie łatwo hajs, ale... Oj, kurczę, niepotrzebnie jeszcze, bo nie otworzyłem sobie drzwi, ponieważ wymienimy sobie opony na wąskie i zaraz będziemy sobie ruszać z akcją nawozy. Dobra, mam nadzieję, że dźwięki troszeczkę będę się starał właśnie, żeby tutaj gra była głośniejsza, żeby to wszystko fajnie, realnie wyglądało. Od czasu do czasu jakąś muzyczkę może zapuścimy właśnie w tle. Dobra, wjeżdżamy sobie na warsztat. Na razie w pierwszym sezonie pomyślałem, że warto będzie, gdy będziemy płacić za wszystko, co będziemy robić w naszych maszynach, ponieważ no nie ukrywajmy, tutaj no nie wziąłem sobie pieniędzy za budowę tego warsztatu, ale chcę, żeby w jakiś sposób przez ten sezon zrekompensowało się to. Nam ustaw wąskie opony. Dobra, musiałem sobie go ustawić, bo niestety, ale mi się troszeczkę przestawił, wiecie jak to jest, wąskie opony i niestety, ale wpadło nam jedno koło do kanału, ale już sobie wszystko ładnie naprawiliśmy. Dobra, czekajcie, możemy założyć wprawdzie tą naszą paleciarkę i będziemy się brali za akcję nawozy.
Albo wiecie co? Czekajcie, bo ja nie będę tego ładował. Nie wiem właśnie jak to jest z tą właśnie naszą Amazonką, ponieważ no wiem, że w 15 nam się otwierała. Tutaj jeszcze nie zdążyłem wszystkich niestety modów potestować. Dobra, ale ważne, że mamy. Cofniemy sobie ładnie. O, muszę pobrać mod właśnie na automatyczne podczepianie. Wtedy to już w ogóle realnie będzie wyglądało. Dlatego też, no mówię, dzisiaj akcja nawozy. Myślę, że raz w tygodniu. Nie wiem, ile będzie odcinku właśnie. To seria też należy do was, więc piszcie, ile razy w tygodniu chcecie, aby ta seria się pojawiała na kanale. Dobra, czekajcie, możemy sobie opuścić. Okej, napełnia nam się. Niestety, ale nie znika nam plandeczka. Dobra, przeniesiemy. A, tutaj mi się to nieciekawie podniosła. Okej, jeszcze troszeczkę podlecimy i weźmiemy z tych kubełków. Myślę, że wystarczy nam na ten sezon wszystkiego. Także całe szczęście. Dobra, może być. Lecimy sobie w pola. I ogólnie tak, na razie maszyny pozostają te, które mam jeszcze na ten sezon, żeby wam gra się nie znudziła. Ponieważ no, w 15 miała fajny odbiór na początku, później ta gra zaczęła z czasem się wam troszeczkę jakby nudzić i też sam nie miałem pomysłów na to. Dobra, otwieramy sobie bramę. Dobra, okej, możemy sobie ruszać na pola. Oczywiście będę brał się za nowe uprawy już w tym sezonie. Ponieważ już, czekajcie, nie tu, polecimy sobie w tą stronkę. Już na dniach będzie akcja siewy, na pewno muszę sobie, jeszcze mam tam rzodkiew do zorania. Tak, na tym polu i na takim jeszcze jednym, także na pewno jakaś fajna akcja się pojawi na kanale. Dobra, my sobie spadamy na pole tutaj wysoko. Więc piszcie, ile razy w tygodniu ma być ta seria. Jeżeli będzie na przykład do 3 razy w tygodniu, to będziemy sobie robić misyjki raz na 2 tygodnie, coś w tym stylu. Także no mówię, no liczę na wasze komentarze. Okej, dobra, nawóz rozrzucamy i mam nadzieję, że wszystko będzie jak najbardziej wam się podobać i z tą serią wszystko jak najbardziej będzie okej, żeby, no mówię, nie za szybko zarobić tą kasę, a też żeby sobie troszeczkę fajnie pograć. I co, no w następnym odcinku tak to by było prawdopodobnie chyba orka, byłby agregat i byłby siew. Może coś w tym stylu, ponieważ ja będę chciał, no w niedługim czasie, chciałbym do końca sezonu, tak jak już o, na pożniwach mieć zajebisty... już wam zaraz pokażę w sklepie. Zajebisty siewnik, jest to chyba Winderstadt. On ma... jest to ten ciągany. To jest chyba 6 metrów. Nie, nie będzie 6 metrów. To będzie 3 metrowy, normalnie takiego szerokościowo jaki mamy. Będzie to 3 metrowy, przepraszam. I właśnie fajnie jakby udało nam się go po żniwach pozyskać, ponieważ no już odeszłoby nam chociaż raz w sezonie, wiadomo, będą orki i tak, ale od czasu do czasu będzie też właśnie siew bezorkowy, co by mi bardzo, ale to bardzo na tej serii pomogło. Dobra, czekajcie, my sobie od razu jak jesteśmy tutaj, to pociśniemy to pole. Na pewno kiedyś akcja opryski będzie, bo chcę sobie przetestować ten opryskiwacz, myślę, że fajnie będzie to też wyglądać. Dobra, na spokojnie sobie pojedziemy. Jeśli chodzi o skupy, sklepy, o, może tak, nie, no skupy, bo sklep to jest jeden, tak? No to jeśli chodzi o skupy, mamy tak, wziąłem sobie Danton Bakery i wziąłem sobie jeszcze ten w lewej części, jak patrzymy zawsze na mapkę, na dole, tam co woziliśmy kiedyś buraki u mnie na odcinku, wziąłem sobie ten i mamy tak, że możemy sprzedawać to właśnie uździska na farmie na Bolusiowie starym, na jednym z gospodarstw możemy podjechać i właśnie wysypać fajnie zboże. Za co dostaniemy właśnie kasę, to wszystko widać na escape'ie i oczywiście też kurna też możemy się zakopać. Fajnie by było jakbyśmy wyjechali, o kur, nie ten przycisk. Ale stinks. Serio, pierwszy odcinek już topa. A ja nie mam hola. Ale jaja.
Czekajcie, czekajcie. Nie wyjadę normalnie tak. Nie. Musiałbym sobie wziąć New Hollanda. Dobra, odstawimy sobie ładnie nasz siewniczek do środeczka. I jedziemy jakoś popchnąć, no bo innej rady nie mam, także już od razu po odcinku muszę zwrócić się do Arka, aby przerobił hola, bo też na typowej potrzebujemy. Czekajcie. A jest ok, dobra. Możemy cisnąć. Troszeczkę wygnieciemy. Ale nic nie poradzę na to. No jak widzicie, fajnie wygląda te siódemeczka, bo pisaliście, ja pod jakimś odcinkiem pytałem, jaki ciągnik chcecie. Miałem wybrać tego New Hollanda T6. Tak, T6, bo T5 mamy na od zera. Miałem brać tego większego, ale pisaliście właśnie, że nie, że lepiej, żebym wziął tego T7 z tej serii, jakoś te Blue Power albo Dude, coś tam, te inne takie, co powychodziły. Dobra, tędy sobie pociśniemy. Troszeczkę mówię, jeszcze w ostatnich dniach poławiłem się z tą mapką. Dodałem jej biogazownię, ponieważ też będziemy działać na pewno z biogazownią troszeczkę. No niestety wiem, że to troszeczkę nierealne, co teraz zrobię, ale innej rady nie ma. Czekajcie. Troszeczkę wygnietliśmy. Czekajcie, jeszcze bardziej sobie podniosę. O, dostosujemy tak, aby jak najmniejsze szkody wyrządzić. Ale ładny ten New Holland, nie mówcie, że nie. He, da radę. Jako tako go wypchnę i będzie. Okej, dobra, sprawdźmy, czy w ogóle da radę wyjść. Kurde, nie wiedziałem, że aż tu takie to błoto jest, bo na innych polach. No to niezłe dymy się zrobiły. Dobra. Chyba poszło. Czekajcie, jeszcze opuścimy sobie. O, dobra. Teraz już poszło na 100%. Możemy cofać New Hollandem. Na razie go jeszcze tutaj pozostawimy, bo nie wiem, czy nie wpadniemy gdzieś jeszcze. Zjedziemy tak, żeby nikomu tu nie przeszkadzać. Okej, okay, możemy wysiadać. I lecimy, wymieniłem też właśnie te drzewa. Jak widzicie, 17. Na pewno o wiele fajniej wyglądają. O, wyszarpnął się. Kurde, no. Pierwszy odcinek już topa. Dobrze, że taka, a nie inna, także ciśniemy sobie dalej, akurat rozsiejemy sobie na tym odcineczku nawozy. Też nie będzie za długi ten odcinek, kochani, bo chcę go wrzucić dzisiaj. Zabierałem się już do tego odcinka, o kurcze, nie wiem jak długo, ale troszeczkę czasu mi zeszło z tym wszystkim. Jeśli chodzi o taką mega zajebistą nowość, której jeszcze wam wcześniej nie zdradziłem i też w pierwszym odcinku nie zdradzę, bo na razie muszę się za to zabrać, tak żeby od razu to wam w serii mojej pokazać, bo nie chcę, aby ktoś ten pomysł mi zabrał właśnie. Dlatego też prawdopodobnie podzielę się z wami tym pomysłem w kolejnym odcinku, już na samym począteczku. Dlatego też wszystkiego na jeden odcinek nie będę wrzucał. O, prawdopodobnie znów mi się coś załoczyło na komputerze. Wkurza mnie to, bo te spadki FPS-ów, tutaj fakt, że akurat w tym miejscu laguje, jak się patrzy na tą stronę. To i tak mogę w ogóle pochwalić, bo na tych najwyższych ustawieniach nic praktycznie nie zmieniałem. Bo nic nie zmieniałem od tej pory, co gram na od zera do farmera. To są wszystkie najwyższe ustawienia i ja naprawdę nagrywam frapsem i idzie mi to na bolusiowie, tak, to jest na bolusiowie. Co zawsze was najbardziej co dziwiło, bo jak sami wiecie to i piszecie wiele ludzi, że to najbardziej lagujące mapy. Także idzie naprawdę, jestem mega, mega szczęśliwy. Fakt, że na to stare gospodarstwo, stare bolusiowo, tam jest bardzo dużo tych budynków, tego wszystkiego. Trzeba byłoby na pewno się tam pobawić z tym. O, aż wysiadłem z wrażenia.
Dobra, możemy sobie zacząć od tej strony. I gitarka. Ładnie, Boże, tak to ślicznie wygląda. Powiem wam jedynie to, że bolusiowo na F15 na najlepszych teksturach nie wygląda tak zajebiście jak na oryginalnych w 17. No to jest po prostu bajka. Te maszyny, to wszystko tak świetnie to razem się komponuje i pasuje do siebie, że naprawdę no, ta seria musi teraz wypalić. I to wreszcie jest seria, na którą no, czekałem. Nie uruchomiłem od razu na początku jakiejś serii singla, bo wiedziałem, że jak tutaj to zrobię, to będę chciał cisnąć jak najwięcej. Ogólnie na dniach odpadną serie, pozostaną tylko najważniejsze serie na kanale, tak by pojawiały się dość często, nie raz w tygodniu. Na pewno odpada seria z testowania. Na dniach nagram ostatni odcinek prawdopodobnie z czeskiej. I wtedy przenosimy się na 17, bo już mam wszystko praktycznie porobione. Z taką dużą serią i właśnie w zamian za te dwie serie będzie jedna. Zostaje typowa, zostaje od zera. Z Adamem prawdopodobnie rezygnujemy z serii tej naszej na niemieckim gospodarstwie, bo no, oglądalność strasznie spada z odcinka na odcinek. I wiem, że was to nie rajcuje, a jak was to nie rajcuje, no to nas tym bardziej. I przenosimy się na Bolusio V7 za tą naszą serię z 15, którą wam obiecywaliśmy. Więc myślę, że no dla was to jeszcze lepiej, czyli seria Po sąsiedzku wraca. To by była tak, Po sąsiedzku, od zera, typowa, singiel i ta jedna z Tanasem, prawdopodobnie i z Brączkiem, tam będziemy ogólnie kminić. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dobra, możemy sobie jechać na biogazownię, mamy tutaj, mogę wam praktycznie, możemy się przejechać na biogazownię, jak już jesteśmy łogalem, zawiniemy sobie i wam pokażę, bo prawdopodobnie też będę chciał na żniwa, nie wiem, czy dobierzemy kredytu, czy już będę miał swoją zdolność finansową, tak by mam nadzieję, że jakoś fajnie wyszła, to jest klimat nawet w tym lesie. Pozostało wszystko tak, jak miało pozostać. Także na pewno też kasa z biogazowni będzie się na tej serii liczyć. Nie wiem, co z kiszonką robić, bo no pozostaje mi jednorzędówka prawdopodobnie, bo to seria singla. Wiem, że to długo będzie szło, no ale innego wyjścia niestety ale nie mamy. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja już teraz jadę to jeszcze pole. Praktycznie rozsiedź nawozem i będziemy sobie kończyć. Jeszcze pokażę wam, bo będę chciał właśnie kupić tą samozbierającą, będę chciał kupić ten siewniczek i tutaj nie martwcie się, tu już na pewno poleci Mengele. Właśnie ta nasza. Dużo ludzi też pytało, czemu nie będzie ruchu pieszych i samochodów, ponieważ no musiałbym całą drogę zmieniać na bolusiowie. Myślę, że jak będzie jakieś kolejne bolusiowo powstawało, to prawdopodobnie będzie ta droga wymieniona na taką i będą już tak dobrze to wszystkie te skrzyżowania porobione i w ogóle by można było zrobić ruch wreszcie samochodów. Wiem, na pewno fajnie by to wyglądało i w ogóle jeśli chodzi też o kolejne wersje bolusiowa, prawdopodobnie będą zrobione ze wszystkimi standardami farminga, czyli krowy, świnie, kury, owce. Kurde, przez przypadek ręką tak machłem, że aż odpiąłem. Będą też oczywiście ruch pieszych, będzie miasto, będzie prawdopodobnie do wyboru ze 3-4 nawet skupy. W tym oczywiście pociągi też będą, będzie tart, no wszystko będzie zrobione idealnie na tą serię. Dlatego też, no mówię, pozostaje czekać, jak na razie, no ta seria. Mam nadzieję, że wam w jakiś sposób się spodoba. Właśnie chodźcie, pokażę wam, bo będę chciał prawdopodobnie kupić to pole. Na razie ono jeszcze nie jest na sprzedaż, więc prawdopodobnie pewnie jego cena wzrośnie, bo to jedno z największych pól. Myślę, że do 150, jak dojdzie tysięcy za pole, jest 113. No, jak widzicie, już możemy sobie u Ryszarda zajebać gnojowice. Lamborghini nam nawet oferuje, żebyśmy się karnęli, także już 4000 by tu się zrobiły. Jak jest 113 tysięcy, no tutaj jest 1,5 hektara ogólnie, jak sobie pobrałem takie, wiecie, realne, że tak powiem, tak jak na oko bym myślał, ile tu jest hektarów, bo tu zajebałem chyba 4 albo 3,5,
To była taka cena, że ja bym w życiu chyba tego pola nie kupił. I także co, kochani? Będziemy sobie gasić, wysiadać. Także co, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że no dobijemy jakąś fajną liczbę łapek i uda wam się to wszystko. Tak by ta seria naprawdę była dla was świetna, a dla mnie była motywacją do ciągłego nagrywania i cieszenia się z tego. Dlatego co, no piszcie kiedy chcecie kolejny odcinek. Ja wam dziękuję ślicznie za uwagę. No i do następnego, na razie, trzymajcie się, cześć.